Okej. Ponownie włączymy mostek. Postaram się tak ustawić, żeby tutaj lampa nie przeszkadzała. Ale jednocześnie, żeby było widać, co robię. Może lampę trochę zrobimy tak. O! Powinno być teraz bardzo dobrze. Okej. Szybki test. Na razie same kondensatory. Bardzo mocno trzymają, przynajmniej w tym mierniku, te zaciski, w które wkładam w tej chwili kondensator. Najczęściej gnę nóżki. Także tutaj... No niestety. 100 pikofaradów spróbujemy pomierzyć w inny sposób, ponieważ mamy tutaj możliwość zastosowania zacisków. Jest i czarny. Użyjmy. Tego są. Włącza się tryb automatyczny. Oczywiście. 99,1 pikofarada. No dobrze, ale jestem uparty. 99,1. Jednak chciałbym. Mam wrażenie, że tutaj ten port. Tak, ten port jest krzywo zamontowany. Stąd ten problem. Tam było 99, to jest 96. Przewody pomiarowe mają jakąś pojemność. To był 100 pikofaradów z tonano. Skąd taki wybór pojemności? Ponieważ takich się często używa. Raz, dwa, dwie sekundy, 98. Proszę bardzo. Okay. Także kolejna wartość częstszy.